Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Przemo, a to jest gra Amnesia: A Machine for Pigs. I słuchajcie kochani, kolejny odcinek, kolejna gra typu horror na moim kanale. Tak jak wspominałem, Amnesia, nowa część Amnesii, właśnie A Machine for Pigs zagości na moim kanale i tak się właśnie dzielę. Dzieje oczywiście. Witam was w mojej nowej gamingowej czapce, mojego pomysłu, mojego designu. I cóż, mam nadzieję, że będziecie się również ze mną fajnie bawić, więc nie będę tutaj gadaniną was dłużej męczył i zapraszam do gry. Jestem bardzo ciekaw, co mnie tutaj czeka, ponieważ jak wiecie, gra zdobywa bardzo duże, bardzo wysokie recenzje, bardzo dobre recenzje. Więc zapowiada się naprawdę na niezłą jazdę. Aczkolwiek będzie o niebo fajnie się grało dla mnie oczywiście, bo nie oglądałem żadnych filmików z tej gry, także naprawdę nie wiem, co mnie tutaj czeka. No a to oczywiście z korzyścią dla was, bo moje te reakcje, te wszystkie zachowania będą totalnie naturalne. Nic nie będzie udawane, ponieważ no nie mam pojęcia, naprawdę, co tak naprawdę tutaj nas spotka. Okej. Czarny ekran. Już się bałem, że coś nie poszło nie tak. Ten, kto staje się potworem, zrzuca z siebie ciężar bycia człowiekiem. Doktor Samuel Johnson. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Jak zauważyliście, gra jest totalnie po polsku. Okej, jakaś ciekawa historia tutaj. Okej, już muszę tutaj czułość myszy na pewno zmienić. Chociaż na razie może to tak ma być. O, jest. Okej. Co my tu mamy? Mamy jakieś szafki, których nie mogę otworzyć. Mam jakieś drzwi. To zaraz, na pewno tutaj nie można. Okej, mamy jakąś notkę. Bla 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 bla. Dobra. Czy coś miałem jakąś kurczę. A tu? O, nice. Tu raczej już chyba nic nie ma.
do zrobienia, więc idziemy dalej. Daddy, find us! Wskazówka, dodano notatkę do dziennika. J, dziennik. Tak jak w poprzedniej części. Tu tak samo to działa. Także fajnie, że tutaj z myślą o graczach nie zostało pozmieniane standardowe rzeczy. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. Holender, no jak na razie to nie wiem, co tutaj mam robić. Po prostu mam przeszukać chyba, aż w końcu coś znajdę. No okej. Łazienka, no ładnie. Widzę, że mamy tutaj do czynienia, tak jak w pierwszej części, z fantastyczną ścieżką dźwiękową. To już jest odczuwalne na samym początku gry. Okej, póki co to mamy jak na razie same notatki. O, fajnie. Ja mam jakiś... Nie mamy na razie chyba jakieś inwentory. Jeszcze sprawdzę tutaj, zanim tam pójdziemy, czy tu czegoś nie mam. No, chyba nie. No, szybciej biegać możemy również. No dobra, to idziemy. We're hiding, Daddy. Jestem bardzo ciekaw, czy amnezja tutaj będzie na tyle straszna, co Outlast. Wydaje mi się, że nie. O Boże, fuck! Ale się wystraszyłem. No dobra. Trochę kisiel jest. To bez bicia się przyznaję. Kurde, jakieś młotki, jakieś misie. Tu na razie się nic nie dzieje. Aczkolwiek trzeba posprawdzać wszystkie rzeczy.
A, tu mamy szafki, bo tu nic nie ma. No tu raczej też nic nie mam. To jakieś zaryglowane drzwi. Więc musimy iść na dół. I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful de Martinvilles. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, where the Ministry sent me. That they have concerns. Kto gra na tym pianinie? Fuck! Okej. Okay. Szlochające pokoje, strych i pokoje dziecięce, chory sen. Dobra. Tu raczej nic nie mamy. Więc musimy wrócić. What the fuck? Nagle zamknięte? Coś ze strzelbą właśnie, coś tam było. Nie, ale to nadal nic nie dzieje. Nic nie robi, przepraszam. Aha! Mam cię. What the hell? Age of reason, an empire grown fat
ripe for the bleeding. Na razie tak krążymy bez celu, widzę tutaj. Zbytnio to nie wiem, co się dzieje. Cztery szklane kule zawieszone na niebie. Człowieku, wyczyść te spodnie. Ten pot mieszany jest z krwią. Tu zupełnie nie mam miejsca. No jestem ciekaw, co się teraz wydarzy, bo... Jak mówię, no tak bez celu, trochę bez celu chodziliśmy. Taki wstęp sobie tutaj autorzy wymyślili, no okej. Aby biec, no dobra. Czyżbym miał przed kimś uciekać? Kolejna notka. No to biegnijmy trochę. Pewnie no tak. Oczywiste. This way, Papa. Come and see. Spięty siedzę, może powinienem właśnie wyluzować. Znowu ktoś gra. Zauważyłem pierwszą różnicę tutaj. Nie mamy inwentory przede wszystkim i po drugie nie mamy również, nie musimy również, czekajcie chwilę, no dobra, najpierw tu pójdziemy, nie musimy również szukać różnych itemów, w sensie, mam na myśli tutaj elementy związane z lampą, typu żeliwo, jakieś właśnie oliwa, tego typu rzeczy. Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? To co, partyjka? Partyjka z duchami. Kurczę, strasznie jest dużo tutaj wejść, no masakrycznie. Masakryczna ilość, kurczę, nie wiadomo gdzie iść. No tu kolejna jakaś sala, a nie. Wróciliśmy do tego, dobra. To jest zareglowane, dobra, dobra. To nie jest źle, myślałem, że na kolejne tutaj pomieszczenia. Ale nie jest źle. To jest jakiś w ogóle, nie wiem, co to jest. Z zewnątrz? Okej, jakieś dzieci sobie biegną, okej. Nie mam nic przeciwko.
tu pewnie wracamy do tego miejsca, gdzie już byliśmy. A jednak nie. Okej, tu mamy znowu jakieś chyba... Dobra, to sobie zamknijmy. Mamy znowu broń. Czy coś jest z tym związane? Chyba nie. Cześć. Okej, co my tu mamy? Giant Antiater. Antiater. Shut April 12, przepraszam. Hippopotam. Nie wiem, co tu w ogóle... Co to w ogóle ma tutaj być? O! Nice. Dzięki, stary. Okej, w końcu coś się dzieje. Gdzieś tutaj jesteśmy, już jakaś maszynownia, coś w tym stylu. Już robi się ciekawiej. Nie wiem, Holender, czy miałem to wyłączyć, czy... Chyba tak, bo tu już nie ma żadnej interakcji. Dobra, no to tylko to. I chyba musimy wrócić. Tu jest jakaś droga. Aha, dobra. Czyli w sumie na oko trochę obeszliśmy, ale opłacało się, bo na jedno by wyszło. Przynajmniej sprawdziliśmy. Wszystkie pokoje, pomieszczenia. Chciałbym tam wejść ogólnie. Jezu, uwielbiam takie momenty po prostu. I co teraz? Gdzieś, nie wiem, Sowa w odbycie ma przekręt? Tajemne przejście? Nie. Chyba nie. Naprawdę nie mogę tam wejść. Dobra, to już możemy zamknąć sobie. No zamykaj się. Tu jest znowu to. Czy tu mamy jakieś magiczne jumpy wykonać, żeby się dostać gdzieś na górę? Chyba nie, bo to nie jest przesłanie tej gry. No to cóż. Może jeszcze tu raz wejdźmy. Nie wiem, może znowu coś trzeba tutaj wykombinować. Tu jest jakieś przejście? Nie, no nic nie ma raczej. No nie. No to co, zostaje nam powrót na główną salę. No bo co innego. Podejrzanie tykający. Zegar.
cholera, no i nie wiem gdzie iść i jestem w dupie, bo tak naprawdę myślałem, że tam sobie przejdziemy dalej. A tak szczerze powiedziawszy, naprawdę to nie za bardzo sobie przeszliśmy. Tutaj też zaryglowane. Fak, no. Jakieś podpowiedzi, coś, kurde. O, no, może coś tu będzie. Niedźwiedzie i wanny. Nic. Jeszcze odblokujmy, żeby już nas potem nie dręczyli. Dobra, wróćmy tam jeszcze może faktycznie, bo coś tam mnie męczy, że tam coś będzie do zrobienia, bo kurde. To zamknięte. Tu byliśmy, tu jest to przejście. Tu jest wyjście na zewnątrz. O, jakaś notka. Okej. Tu są jakieś drzwi, do których też nie możemy wejść. Tu coś mamy. No, chyba tutaj też nic nie ma. Nieciekawie, powiem wam. Tutaj te dzieci biegły. No ale tu jest zamknięte. Jakoś tam wejść można. Słuchajcie, chyba nie. Mamy elementy właśnie zewnętrzne i nie wiem właśnie, czy w amnezji jest przewidziane właśnie tutaj jakieś ważenie po murach, coś w tym stylu. Dlatego jest mi podwójnie ciężko, bo nie wiem czego się tu spodziewać, czy ja tu mogę na jakąś rynnę wejść, czy coś w tym stylu, ale chyba nie, chyba raczej nie. Trochę pobłądzimy. Wiecie co, jeszcze mnie męczą tutaj te bronie, bo wtedy była interakcja z tą bronią. Ale to chyba tylko wtedy. Czy my coś tu mamy? Tu jest niedźwiedź. Już z niedźwiadkiem raczej wszystko zrobiliśmy. Cholera jasna. No i nic nie można tu zrobić. No ale kurczę, po co ja mam tam wchodzić? Tam już byliśmy. Coś uruchomiliśmy, tylko teraz tak. Jak tam się przedostać? Dobra, wracamy się na główną salę. Niech się dzieje, co się dzieje. Bo naprawdę nie mam bladego pojęcia, co zrobić. No i co, z powrotem na górę? No to bez sensu, cholera. Ani jakiegoś zejścia do piwnicy, ani nic, no ja nie wiem. Kurczę, no tu już byliśmy, to bez sensu, no naprawdę, nie podoba mi się to, bo w takich sytuacji najbardziej nie lubię.
Dobra, wiecie co? Myślę, że jako tak pierwszy wstępny odcinek Amnezji zapoznawczy z nową częścią Amnezji Machine for Pigs w tym odcinku to wystarczy. Bardzo was proszę, jeśli wiecie co tutaj zrobić, piszcie w komentarzach śmiało pod filmikiem. Będę bardzo szczęśliwy, bo na pewno skorzystam z waszych podpowiedzi, z waszych wskazówek. Jeżeli ktoś już grał i ma większą wiedzę ode mnie właśnie w kwestii rozwiązywania, a także samego grania tej gry. Także naprawdę zapraszam. I cóż, to by było na tyle z mojej strony. Ja jestem Przemo, to była Amnezja Machine for Pigs. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Tak jest. Także pozdrawiam was, trzymajcie się i pa pa.